Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Sebastian Czapliński i witam Państwa w kolejnym odcinku programu na cenzurowanym. Zanim przejdziemy do omawiania dzisiejszego tematu, bardzo dziękuję Państwu za dotychczas ofiarowane wsparcie dla telewizji Super Cenzor TV, za to, że wpłacacie Państwo m.in. pieniądze na konto, gdzie można postawić mi kawę. Bardzo gorąco do tego zachęcam, jeszcze raz dziękuję. Proszę także o śledzenie mnie na portalach społecznościowych, o udostępnianie, lajkowanie i komentowanie tych materiałów. Wideo, bo dzięki temu mogą trafiać one do coraz większej grupy osób, a proszę mi wierzyć, że naprawdę tematy, które tutaj poruszamy, są bardzo istotne z punktu widzenia całego społeczeństwa. Będę bardzo wdzięczny za każdą okazaną przez Państwa pomoc. A w dzisiejszym programie spiskowe teorie po raz kolejny stają się rzeczywistością. Wiele na to wskazuje. Dlaczego? Kolejne kroki w kierunku bezgotówkowego świata. Serdecznie zapraszam. Najnowsze dane Narodowego Banku Polskiego nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Bankomaty w Polsce znikają w zatrważającym tempie. Tylko w tym roku z polskich miejscowości zniknęło ponad 1000 urządzeń. W ich demontowaniu przoduje śledź Euronet, która rozpoczęła demontaż kilkuset własnych bankomatów w wielu miejscowościach. Prawdą jest, że władze sieci argumentują ten ruch brakiem dochodów z funkcjonowania bankomatów, szczególnie w przypadku małych miasteczek czy wsi. Narodowy Bank Polski poinformował, że pod koniec marca 2024 roku funkcjonowało w Polsce 20 869 bankomatów. Z informacji przekazanych przez portal bankier.pl wynika, że to aż o 1300 urządzeń mniej niż w porównaniu z grudniem 2023 roku. To drodzy Państwo, kolejny krok ku temu, aby na świecie, a w Polsce, zaczął funkcjonować pieniądz cyfrowy. A czym jest pieniądz cyfrowy? No oczywiście nie czymś takim jak gotówka, czyli pieniądzem, który możemy dotknąć, który możemy wymienić itp. itd. Pieniądz cyfrowy to tylko cyferki na ekranie monitora, a to niesie za sobą olbrzymie zagrożenia. Jeżeli ktoś z Państwa nie dysponuje gotówką, ma jedynie pieniądzem cyfrowym, z góry skazany jest na wszechobecną kontrolę. Nie wierzycie Państwo? Podam pierwszy przykład z brzegu. Wyobraźcie sobie, drodzy państwo, sytuację. Mamy jakiś kraj, nazwijmy go Krajem X, w którym monitoring w wielkich miastach. Obejmuje praktycznie każdą strefę życia codziennego. Możemy sobie to wyobrazić, bo, bo takie miasta praktycznie już dziś funkcjonują, a myślę, że takich miast nie brakuje również w Polsce, że, że praktycznie jesteśmy śledzeni przez kamery monitoringu na każdym kroku. Nie mamy gotówki, prawda? Gotówka znika z przestrzeni publicznej. Mamy tylko i wyłącznie konta bankowe, cyferki, które oczywiście są cyferkami na monitorach. Idziemy sobie ulicą, spieszy nam się do pracy. Widzimy, że nie ma żadnych samochodów, no i przechodzimy na czerwonym świetle. Monitoring jak to monitoring jest już na taką skalę wykorzystywany, że bez trudu może sprawdzić. Kim jest osoba, która, która przechodzi na tym czerwonym świetle? Oczywiście, tylko i wyłącznie patrząc na, na, na jej twarz, identyfikując jej twarz, gromadzi wszystkie dane tej osoby. Oczywiście, w tym również numer konta bankowego. Uproszczenie dla policji? Oczywiście. Wystarczy jedynie wpisać odpowiednią kwotę, która obciąża nasz rachunek bankowy, no i w tym momencie nasz rachunek bankowy jest. Obciążany taką i taką kwotą za takie i takie wykroczenie. To tylko tak naprawdę wierzchołek góry lodowej, bo problem cyfrowego pieniądza może być o wiele, wiele większy. Dziś zamiast gotówką, bardzo często płacimy w sklepach kartą kredytową, kartą debetową, no ale nie tylko, no bo coraz częściej płacimy również smartfonami, smartwatchami. Te Transakcje bezgotówkowe stały się bardzo popularne. Dlaczego gotówka jest tak ważna? No, wyobraźmy sobie, drodzy Państwo, że macie pieniądze, oczywiście, właśnie w formie gotówki, no i przetrzymujecie ją nie w banku, ale na przykład u siebie w skarpecie, w domu, w cudzysłowie, w cudzysłowie, oczywiście. No i co? Jeżeli ktoś chciałby wam ukraść te pieniądze, no to troszeczkę jednak mimo wszystko musi się natrudzić. Musi zakupić odpowiednie narzędzia ku temu, żeby dostać się do waszego domu, musi pewnie poczekać, aż ten dom opuści żeby mógł sobie spokojnie po nim grasować, no i ostatecznie też musi znaleźć te pieniądze, prawda, w waszym domu. Co się dzieje, jeżeli mamy do czynienia tylko i wyłącznie z pieniędzmi w formie bezgotówkowej, no, drodzy Państwo, tak naprawdę wystarczy wystarczą może nie podstawy informatyki, no ale jakiś tam średnio zaawansowany poziom, poziom informatyczny, włamujemy się komuś na konto. Widzimy cyferki, o których wcześniej mówiłem, i w zasadzie wystarczy nam jedynie przycisk Delay, aby wszystkie pieniądze z naszego konta zniknęły. A to tylko jeden z głównych powodów, dlaczego warto wciąż mimo wszystko stawiać na gotówkę. Pamiętacie Państwo o słynny konwój wolności, który to miał miejsce swego czasu w Kanadzie, gdzie protestujący walczyli właśnie tak, jak sama nazwa wskazuje, o swoją wolność? No, pewnie wszyscy doskonale to pamiętamy. Pamiętamy też, co spotkało osoby biorące udział w tym konwoju wolności: oczywiście, zamrożono ich konta bankowe. No właśnie, brak gotówki. Przejście i wyłącznie tylko i wyłącznie na pieniądz cyfrowy, będzie skutkowało tym, że będziemy poddawani całkowitej inwigilacji, i w zasadzie państwo oraz rząd, policja i inne tego typu instytucje będą miały nad nami całkowitą kontrolę. Jeżeli nie spodoba im się nasze zachowanie, cokolwiek, dosłownie do cokolwiek, drodzy Państwo, no wystarczy, że umieścimy jakiś mało pozytywny tekst w internecie, i ktoś uzna, że, że no nie powinno to mieć miejsca, powinniśmy zostać. No to co, no wystarczy po prostu wejść na nasze konto bankowe, zamrozić je, ewentualnie obciąć pewną sumę pieniędzy z tego konta. No i w ten sposób jesteśmy ukarani. Myślicie, że takie rzeczy mogą dziać się tylko w Chinach? No nie. I tu was państwo drodzy zaskoczę. Bo to wcale nie Chiny mogą być pierwszym krajem, który całkowicie będzie pozbawiony gotówki. Jesteście w błędzie, drodzy państwo, myśląc i obstawiając ten kraj, bo takim krajem może być bowiem Szwecja. Tak, tak, szacuje się, że do 2030 roku Szwecja ma szansę zostać pierwszym na świecie krajem w pełni bezgotówkowym. Obecnie gotówka odpowiada już za zaledwie 2% szwedzkiego PKB, gdzie w przypadku np. innych krajów należących do strefy euro mówimy o 10%. Pamiętajmy, drodzy Państwo, również o tym, że banki wprowadzają różnego rodzaju limity. Pamiętajmy też, że w tym roku przedsiębiorcy, dokonując między sobą różnego rodzaju transakcji, jeżeli chodzi o transakcje gotówkowe, górnym limitem jest 15 tysięcy złotych, a mówiło się o tym, że może być to kwota 8 tysięcy złotych. Dodatkowo banki wprowadzają także limity swoje własne, oczywiście w ramach wypłat z bankomatu i te limity są coraz niższe, więc to nie jest przypadek, drodzy Państwo. To wszystko zmierza ku temu, abyśmy rzeczywiście... Coraz coraz odchodzili od gotówki. I tutaj ciekawostka, drodzy Państwo, posłużę się cytatem. Z raportu preferencje płatnicze Polaków z 2024 roku wynika, że blisko 75% badanych regularnie płaci kartą, telefonem lub zegarkiem. To wzrost o prawie 5 punktów procentowych w porównaniu do wyników z badania z lipca 2022 roku. Jak widzicie, drodzy Państwo, no w tym momencie mm, blisko 75% z nas już regularnie korzysta e, właśnie z transakcji bezgotówkowych, czyli dotyczy to już nie tylko młodych ludzi, ale coraz częściej starszych. Jak to się stało? Też. Pokrótce Państwu wytłumaczę. Czy pamiętają Państwo okres pandemii i tego, kiedy zamknięto nas w zasadzie przymusowo w domach? No na pewno każdy z nas doskonale to pamięta. Co się wówczas stało? No stało się to, że w domach zostali zamknięci młodzi ludzie, ale zostali zamknięci również ludzie starsi. Którzy do tej pory robili zakupy, oczywiście udając się do sklepów osobiście, płacąc gotówką, no bo karta nie była im potrzebna. No ale w momencie, kiedy zostali pozbawieni takiej możliwości, czyli uczęszczania do sklepów i płacenia gotówką, musieli w jakiś sposób nauczyć się operować w internecie. I właśnie w ten sposób zdecydowana większość właśnie seniorów zaczęła kupować towary właśnie w internecie, korzystając z formy bezgotówkowej. Nie wiem także, czy pamiętacie Państwo taką akcję, e, która była prowadzona no, również w naszym kraju, że to banknoty przenoszą tego śmiercionośnego wirusa. Na pewno Państwo doskonale e, pamiętacie. No i wówczas wszyscy za, zachęcali do tego dookoła. Nie, pieniądze są brudne, pieniądze mogą przenosić wirusa. Płaćcie kartą, płacicie w sposób bezgotówkowy. Zadziałało? No niestety zadziałało. Reasumując dzisiejszy odcinek, oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że świat i tak mimo wszystko zmierza w kierunku tego, abyśmy płacili w formie bezgotówkowej. No, oczywiście, to jest wszystko jasne i klarowne. No, każdemu z nas jest oczywiście wygodniej załatwiać niektóre sprawy przez internet, niektóre sprawy właśnie za pomocą tutaj transakcji zbliżeniowej. No, bo jest po prostu szybciej, wygodniej. I tak dalej, i tak dalej. Ale drodzy Państwo, zachęcam Was gorąco do tego, że jeżeli macie możliwości płacenia gotówką, naprawdę róbcie to na każdym kroku. No niestety, wszystko zmierza ku temu, żeby tą gotówkę z naszego obiegu, tutaj z naszego środowiska wycofać. A przynajmniej, jeżeli nie wycofać, to bardzo mocno ograniczyć. Ja gorąco Państwa zachęcam do tego, abyście jednak mimo wszystko z tej gotówki korzystali, tą gotówką płacili, tą gotówką mieli nie tylko na koncie bankowym, która w zasadzie zamienia się później w cyferki ale także, abyście mieli w swoich skarbonkach, skarpetach, kto w czym woli. Drodzy Państwo, jeżeli odejdziemy od gotówki, prędzej czy później staniemy się niewolnikami. I jestem tego świadom, tych słów na w 100%. I myślę, że Państwo po dogłębnej analizie również dojdziecie do takiego samego wniosku. Brońmy gotówki za wszelką cenę. Oczywiście, jeżeli mamy możliwość zapłacenia za towar, za usługę pieniędzmi, starajmy się to robić. Transakcje bezgotówkowe nie są złe ale tym złem wkrótce mogą się stać. To tyle na dziś, pozdrawiam Państwa serdecznie, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku programu Nacenzurowanym.